Rozdział 12. O północy Pan pozabijał wszystko, co pierworodne na ziemi egipskiej. Od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszystko, co pierworodne z bydła. I wstał Faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Straszliwy 10 cios na Egipt został opisany w 2 wersetach. Tora jest bardzo oszczędna w słowach, nie zajmuje się gapiostwem. Księga Mądrości opisała to samo wydarzenie dużo bardziej dramatycznie. Gdy głęboka cisza ogarniała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi, jako miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz. I stanąwszy, napełniło wszystko śmiercią. Nieba dotykało, nastąpiło na ziemię. I zaraz zaczęły ich trapić straszne senne widziadła i napadły ich lęki nieoczekiwane. A każdy gdzie indziej padając, na wpół umarły, wyjawiał przyczynę, dla której umierali. Trapiące ich sny uprzedziły ich o tym, by nie ginęli, nie wiedząc, dlaczego strasznie cierpią. Tora nie lubi barwnych opowieści, bo te zwracają naszą uwagę na cud, podczas gdy Tora chce, żebyśmy skupili się na znaku. Na temat rozróżnienia między tymi pojęciami odsyłam do naszego odcinka, link powyżej. W tekście jest mowa o tym, że Bóg przychodzi o północy. Pamiętamy, że nikt nie może oglądać Boga i pozostać przy życiu. Tylko jeden środek pozwala na ochronę przed skutkami oglądania Boga, jest w nią krew baranka paschalnego. Faraon dobrowolnie odrzucił ten środek. Nie ukorzył się przed Bogiem. Uważał siebie za równego Bogu. Bóg przeszedł we własnej osobie, pojawił się jak światłość w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła. Pod jaką postacią przeszedł Bóg? Jako memra, jako Słowo Boże. Krew baranka, jako życie poświęcone Bogu, zaznaczała domy, do których Słowo Boże miało nie wstąpić ze swoją sprawiedliwością. Krew baranka paschalnego jest znakiem miłosierdzia. Jest jedynym ratunkiem dla świata. Wszystko, co jest zapieczętowane krwią baranka, staje się poświęcone Bogu. Pierworodni egipscy, którzy byli poświęceni fałszywym bóstwom egipskim, zostali usunięci sprzed Bożego oblicza. Przypominam, że pierworodni byli nosicielami całej przyszłości Egiptu. Odsyłam do 11 rozdziału, link powyżej. Śmierć pierworodnych, poświęconych egipskim bóstwom, położyła kres bałwochwalczemu kultowi egipskiemu, a nawet całej cywilizacji egipskiej. Jeśli przejmiemy późną chronologię, faraon, o którym mowa, to Smendes. Po nim Egipt rozpadł się i już nigdy się nie podniósł. Przez następne wieki był na pastwę wszystkich okolicznych najeźdźców, Persów, Greków i Rzymian. Pod ciężkim ciosem 10 plagi faraon wreszcie uległ Haszem, Bogu Abrahama, którego dotąd nie chciał znać. Zawołał Mojżesza i poprosił Izraelitów o opuszczenie kraju.
Egipcjanie dołączyli do prośby faraona i przekazali Izraelitom swoje kosztowności jako zapłata za wykonaną pracę lub jako zwrot tego, co im zostało wcześniej bezprawnie zabrane. To przypomina nauczanie Jezusa o tym, że temu, który nie przynosi owoców, zabiorą nawet to, co ma i dadzą temu, który już ma, tak, że nadmiar mieć będzie. Jest też temat łupu wojennego, który już omówiliśmy w trzecim rozdziale. Link powyżej. Końcówka rozdziału opisuje, jak wszystkie Boże obietnice realizują się dosłownie i dokładnie. To jest ważna wskazówka dla nas. Czasami Słowo Boże wydaje się totalnie oderwane od rzeczywistości. Trwając w niewoli egipskiej, wydaje nam się, że Boże obietnice są niemożliwe do zrealizowania, że Pismo Święte jest tylko alegorią lub poezją, ale raczej nie będzie tak, jak to Bóg zapowiedział. Wyjście Izraelitów z Egiptu zadaje kłam takiemu niedowiarstwu. Boże dzieła wypełniają się tak, jak Bóg zapowiedział. Przekraczają najśmielsze ludzkie oczekiwania. Realizują się wcześniej i lepiej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Końcowa wygrana Pana Boga jest pewna i całkowita. Życzę owocnego słuchania. I jeszcze w nocy kazał Faraon wezwać Mojżesza i Aarona i powiedział: Wstańcie, wyjdźcie spośród mojego ludu, tak wy jak Izraelici. Idźcie i oddajcie cześć Panu, jak to powiedzieliście. Weźcie ze sobą wasze drobne i większe bydło, jak to powiedzieliście, i idźcie. Proście także o łaskę dla mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszedł z kraju, gdyż mówili: Wszyscy pomrzemy! I wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło, w dzieżach owiniętych płaszczami i niósł je na barkach. Synowie Izraela uczynili zgodnie z nakazem Mojżesza i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów i pożyczyli im. I w ten sposób Izraelici złupili Egipcjan.